Do odwiedzin Tatr nikogo nie trzeba zachęcać. Ten wspaniały obszar na południu Polski to po prostu znakomite miejsce do aktywnego wypoczynku. Z magnetyczną siłą przyciąga nowych piechurów, ale działa również uzależniająco na tych, którzy już wcześniej nimi wędrowali. Skąd jednak wzięły się nazwy leżących tam szczytów? Czemu nazwę zawdzięcza na przykład Giewont? Co takiego przypomina Kościelec i dlaczego rysy to rysy? Domyślanie się jest urocze, ale w gruncie rzeczy gwarantuje, że niejednokrotnie za pochodzeniem nazwy czai się pułapka myślowa. No bo niby wiesz, a jednak. No cóż, nie przedłużając, zapraszam do materiału. Zacznijmy od popularnego celu wycieczek z Morskiego Oka, czyli Szpiglasowego Wierchu. Szczyt, który znakomicie nadaje się też na pierwszy dzień w Tatrach dla osób, które planują dłuższy pobyt i chcą przygotować mięśnie i stawy na większe wyrypy. Wierch to w nomenklaturze podhalańskiej szczyt, ale też w ogólnym ujęciu górna wierzchnia część czegoś. Natomiast sam człon szpiglasowy zapewne nikomu z niczym się nie kojarzy, co nie dziwne, bo swoje pochodzenie czerpie z języka niemieckiego, w którym Spießglas oznacza antymonit, czyli minerał z grupy siarczków. Ruda ta była dawniej wydobywana w tym rejonie, jednakże jej pokłady szybko się wyczerpały i dziś wspomnienie po niej zachowało się jedynie w nazwie Szpiglasowego Wierchu i Szpiglasowej Przełęczy, łączącej ów szczyt z sąsiadującym drugim szczytem, którym jest Miedziany. Wcześniej Szpiglasowy Wierch nazywany był Chrubym Wierchem, czyli z grubnym szczytem. Dziś nazwę Chrubego Wierchu przyjął już inny szczyt, znajdujący się jednak w słowackiej części Tatr. Zajmijmy się teraz Świnicą, przez którą przechodzi granica polsko-słowacka. Ten wychylający się minimalnie ponad wysokość 2300 metrów szczyt nieprzypadkowo przynosi na myśl skojarzenia ze świnią, ponieważ pomysłodawcy takiej nazwy to właśnie zwierzę widzieli, gdy spoglądali na nią od północnej części. Warto tutaj jednak wspomnieć o drugim, aczkolwiek mniej prawdopodobnym powodzie takiego właśnie nazwania, mianowicie szczyt ten długo pozostawał niezdobyty i zwykło się nawet uważać, że zachowuje się po prostu po świńsku, nie wpuszczając na swój grzbiet śmiałków chcących stanąć na jego wierzchołku. Dziś prowadzi na niego dobrze poprowadzony szlak turystyczny. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że dochodzi na nim do wielu wypadków śmiertelnych i samobójstw. Pora więc na coś bardziej oczywistego, mianowicie na najwyższy polski szczyt, czyli Rysy. Ha! Zapewne większość z Was uważa, że nazwa pochodzi od charakterystycznej Rysy, czyli żlebu, który prowadzi na wierzchołek, będącej drogą wykorzystywaną głównie podczas zimowych wejść. A tu niespodzianka. Rysy swoją nazwę zawdzięczają temu, że całe pasmo, od Żabiego Mnicha po Niżnie Rysy, jest pożłobione, czyli jest po prostu porysowane. A skąd te rysy się tak w ogóle wzięły? Jest to wynik działania lodowca, który pracował w tym miejscu przez wiele, wiele lat. Choć dziś w Tatrach ich już nie uświadczymy, to znajdowały się tutaj jeszcze jakieś 8000 lat temu, czyli w historii gór całkiem niewiele. Lodowiec jest znacznie bardziej cierpliwy niż trąbiący w korku kierowca i dzień po dniu systematycznie wykonuje swoją robotę, żłobiąc wytrwale w twardej, granitowej skale. Kolejnym szczytem wartym uwagi jest Kościelec, dumnie wychylający się ponad Dolinę Gąsienicową. Ten popularny cel wędrówek piechurów szukających wrażeń podczas odpoczynku przy czarnym stawie gąsienicowym przykuwa swoją uwagę piramidalnym kształtem i nazywany jest często polskim Matterhornem, czyli szczytem znajdującym się na granicy włosko-szwajcarskiej, znanym na przykład z opakowania pewnej szwajcarskiej czekolady. Tutaj rozwikłanie zagadki nazwy Kościelca jest dużo prostsze, kojarzyć się może z kośćmi czy z kościołem i to drugie skojarzenie jest więcej niż dobre, bo nazwa szczytu pochodzi od podobieństwa do wieży kościoła pokrytej dachem. Przenieśmy się teraz do zachodniej części Tatr, gdzie na rozstrzygnięcie czeka symbol naszego najwyższego pasma, czyli Giewont. Jeden z bardziej popularnych szczytów, przykuwający uwagę spacerujących po Zakopanem,
który przypomina swoim wyglądem śpiącego rycerza, nazwa jednak nie ma z nim nic wspólnego. Ale, co ciekawe, nawet staropolskie podania odwołują się do kwestii rycerskich, ponieważ głoszą, że w jaskini w jego skałach śpią rycerze króla Bolesława Śmiałego. Mowa tu najpewniej o tak zwanej jaskini śpiących rycerzy w zboczu Małego Giewontu w Dolinie Małej Łąki. Okej, ale co z tą nazwą? Sprawa nie jest łatwa, bo różne źródła podają różne wersje. Profesor Jan Rozwadowski w swej pracy o nazwach geograficznych Podhala przyjmuje niemieckie pochodzenie nazwy. W południowej części Niemiec bowiem słowo Gewände oznacza skały lub ściany górskie. Gewände tłumaczy się również jako słup czy belka stojące prosto, co ma odwoływać się do stromych zboczy Giewontu. Ma to sens, bo u górali słowo Giew oznacza spadzisty, prostopadły, więc każdy, kto spojrzy na ten wspaniały szczyt, powinien zgodzić się, że coś w tym jest. Tak czy owak, pochodzenie nazwy jest tajemnicze i nie mamy jednoznacznego wyjaśnienia, co autor miał na myśli. W zachodnich Tatrach czeka na nas kolejna językowa pułapka, którą jest Grześ. Pierwsza myśl wydaje się prosta. Pewnie szczyt jest dedykacją dla któregoś z Grzegorzów, nic jednak podobnego. W mowie góralskiej Grześ to grzbiet albo grzęda i nazwa ta obowiązuje od roku 1934. Niedaleko od niego znajduje się Wołowiec. Pomyśleć by można, że tu pewnie też jest jakaś podpucha, no bo co może mieć on wspólnego z krowami? Ale tym razem skojarzenia są słuszne, bo źródła podają, że nazwę zawdzięcza on pasącemu się tutaj kiedyś bydłu. Dziś z bydłem więcej wspólnego mają turyści, którzy zostawiają tutaj śmieci, które łatwo było wnieść, ale już znieść jest niesamowicie trudno. Na myśl przychodzi więc fragment fraszki Jana Staudingera, jednego z entuzjastów Tatr, który porównywał takich delikwentów do innych zwierząt domowych. Pozwolę sobie zacytować. Wśród małych świnek są i duże knurska. Jest i odmiana wysokogórska. Na koniec warto też powiedzieć sobie, skąd tak w ogóle wzięła się sama nazwa Tatry. Wielka Encyklopedia Tatrzańska sięga w wyjaśnieniach aż do roku 1086, gdzie w przywileju cesarskim Henryka IV dla biskupstwa praskiego obszar ten zapisano w postaci Triti czy Tritri. Nazwa ta była poddana w następnych wiekach kolejnych przemianom, na przykład jako Tryn. W końcu w językach słowiańskich zaczęła utrwalać się bieżąca forma, chociaż w XIX wieku Podhalanie zwykli nazywać je po prostu Holami lub Halami i stąd też powstała nazwa Podhale. Dla ludności zamieszkującej tereny Karpat, Tatry to inaczej skały, czyli idąc tym tropem góry. Co ciekawe, nazwę pochodzącą od Tatr nosi kilka szczytów znajdujących się w znacznym oddaleniu od naszych Tatr. Jak na przykład Tatra Peak w masywie Ruwenzori w Ugandzie, Cerro Tatra w Andach Argentyńskich czy Peak Tatra w Pamirze Wschodnim. Nazwy te zostały nadane przez polskich zdobywców tychże szczytów. A które nazwy polskich szczytów Ciebie ciekawią? Tak na dobrą sprawę za każdym kryje się jakaś ciekawostka. Wierzę też, że znając historię powstawania ich nazw, wędrowanie po górach może być jeszcze ciekawsze. Daj mi znać w komentarzu, będę zobowiązany, a może dzięki temu w kolejnym filmiku przyjrzę się nazwom szczytów po słowackiej stronie Tatr albo innym szczytom znajdującym się w Polsce. Naprawdę jest w czym wybierać. A teraz dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnego materiału, który ukaże się standardowo za 2 tygodnie. I co? Pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego i przyjemności. Cześć!